Podsumowaliśmy 2014 rok. Badania opinii publicznej jasno wskazują, że mieszkańcy Opolszczyzny mają zaufanie do policji. Deklaruje to ponad 70% ankietowanych. Ponad 80% bezpiecznie czuje się w swoim miejscu zamieszkania. My również to widzimy. Widzimy spadek przestępstw. W 2014 roku było ich o ponad 5 tysięcy mniej niż w roku 2013. Spadła również liczba przestępstw kryminalnych i tych najbardziej uciążliwych, takich jak kradzieże i włamania, ale rok 2014 był rokiem takim przełomowym, jeżeli chodzi o walkę z agresywnymi zachowaniami na drodze, o walkę z piratami drogowymi. Policjanci na początku roku uruchomili specjalną skrzynkę mailową, na którą mieszkańcy Opolszczyzny mogą przysyłać filmy i zdjęcia. Do końca roku dostaliśmy aż 460 różnego rodzaju filmów i zdjęć, z czego do połowy osób zarejestrowanych na tych materiałach policjanci już dotarli. Te osoby oczywiście w uzasadnionych przypadkach straciły nawet prawa jazdy. W stosunku do części z nich skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu. Jednak no tutaj powstała jeszcze specjalna grupa do walki z agresywnymi zachowaniami na drogach i tutaj ci policjanci również mają swoje sukcesy. Ponad 500 000 przebadanych kierowców na drogach Opolszczyzny w 2014 roku. No tym wynikiem pokazujemy, że stanowczo walczymy z piratami drogowymi. To również będzie kontynuowane w roku 2015.